Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że gdzieś jesteśmy w tej chwili na żywo, że będziemy się gdzieś widzieli, słyszeli i że uda nam się faktycznie zrealizować w końcu tę transmisję. Bo dzisiaj chciałbym, abyśmy rozmawiali o podejmowaniu decyzji, o tym, w jaki sposób podejmować dobre decyzje, trafne decyzje, mądre decyzje, bo gośćmi będą mądrzy faceci. Dwójka, bo nie para. To ci faceci to są dwóch moich ex. Pierwszy Marcin, mój ex współprowadzący programu HR Let's Talk About. Fantastyczny łysol, który zawsze chciał grać w zespole kombi, ale mu nie wyszło. No i drugi Rafał Żak, mój ex współprowadzący program Roast to Hell, w ramach którego mieliśmy intelektualnie drzeć łacha z ważnych idei. Ale ponieważ miało być intelektualnie, to Rafał uznał, że nie może tego prowadzić z głupkiem, w związku z czym zakończyliśmy realizację tego programu. Zapraszam Was bardzo serdecznie do nas, Marcinie i Rafale. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich. Po takim wstępie to ciężko coś dodać, no. No, to nara. Chcieliśmy dla równowagi, pomyślałem sobie, że jesteśmy w dwójkę, ja też będę w dwójkę z Maxem. To był fascynujący program, Wojtek. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. No, było merytorycznie, tak jak zapowiedziałeś. No dobrze, ale jesteśmy tutaj głównie dlatego, żeby rozmawiać w kontekście waszej książki. Tak byście popełnili taką książkę, a mianowicie 5 razy why. Why, czyli Skąd tytuł? Tytuł wziął się z takiego pomysłu, że taki dźwięk to jest taki dźwięk, który ludzie często się wydają, kiedy podejmują decyzje i się nad czymś zastanawiają. Ale wczoraj jak wrzuciłeś zapowiedź i odczytałeś to tym why, to pomyślałem sobie, że to w sumie byłoby jeszcze lepsze wytłumaczenie tej nazwy. No bo tak fajnie byśmy nawiązali do five whys, czyli do jednej z metod na przykład podejmowania decyzji, czy też zastanawiania się nad jakąś tam przyczyną źródłową, więc w zasadzie na dwa sposoby da się to odczytać. Wymyśliłeś inny niż ten, który my mieliśmy w oryginale. Naprawdę? Więc to nie jest tak, że wy pomyśleliście sobie, że się pochwalicie tym, że znacie język angielski i że ukryjecie w tej nazwie różne modele, na przykład właśnie 5 razy dlaczego? Dokładnie tak pomyśleliśmy. Tak, od następnego wywiadu dokładnie tak będziemy o tym opowiadać, ale teraz już jest za późno, bo się zdradziłem. Znaczy, natomiast jeśli ktoś w tym momencie do nas dołączył i chciałby wiedzieć dlaczego, to tak. No dobra, to skąd w ogóle pomysł na książkę o podejmowaniu decyzji? Marcinie? A to będzie bardzo poważna odpowiedź, bo to jest bardzo poważne pytanie. Ja takiego tematu szukałem już od jakiegoś czasu, tematu, którym mógłbym się zająć w swojej pracy, czyli pracy trenera rozwoju kompetencji, czy też mówcy takiego konferencyjnego. I zastanawiałem się nad różnymi tematami i temat podejmowania decyzji chodził mi po głowie już od dłuższego czasu. I w związku z tym, że mam taki zwyczaj, kiedy pojawia mi się jakiś pomysł i on trochę za dobrze brzmi w głowie, to mam zwyczaj konsultowania go z różnymi ludźmi, którzy mogą mi coś podpowiedzieć, mogą na przykład powiedzieć, słuchaj stary, to się do niczego nie nadaje, daj spokój, albo mogą powiedzieć, to jest ciekawe, pociągnij temat, rozwiń go. W związku z tym pozwoliłem sobie to konsultować i jedną z osób, z którymi konsultowałem, to był właśnie Rafał. Więc zapytałem go, co on o tym myśli. Po pierwsze dał mi bardzo dobry feedback, że temat jest ciekawy, a na drugi dzień rano odczytałem maila, w którym napisał mi, żebym się zastanowił nad tym, żeby wziąć pod uwagę również taką opcję, żeby tą książkę napisać wspólnie, ponieważ Rafał ma po pierwsze dużo większe doświadczenie w pisaniu książek i ma też doświadczenie jako wydawca, ponieważ swoją poprzednią książkę wydał w formacie, czy też w modelu self-publishing. Ja w ogóle już nie czekając, bo bardzo mnie to przekonało, napisałem, że pomysł świetny, bierzmy się do roboty. No dobra, to w jakim modelu podjąłeś tę decyzję? Konsultacji. To jest model, tak, narzędzie zresztą, które opisujemy w książce, to się nazywa konsultacja. Ale to jest ciekawe, bo jakby sam ten proces wcześniejszy Marcina sprawdzania, bo Marcin jakby na etapie sprawdzania, czy pomysł jest dobry, rzeczywiście sięgał po konsultacje z iloma osobami, do których miał zaufanie, ale też mam wrażenie, że ta szybkość odpisania na maila, w którym ja proponowałem napisanie tego wspólnie, sugerował, że to raczej była
sięgnięcie do intuicji. A w tym sensie pytanie, tak, tak, pytanie tak. Czy to jest właściwe? W tym sensie, w tym sensie podjęcie decyzji absolutnie to jest, intuicja. To nie wierzę w to, że zdążył rozpisać sobie to do jakiejś metody za i przeciw, po prostu podjął decyzję, bo czuł, że ona jest dobra, tak. A za jakiś czas oceni, czy była. Znaczy, już mogę ocenić, że była. Teraz, Wojtku, czas na to, żebyś zadał jakieś pytanie. Nie, gdybym miał teraz podłączoną konsolę z dźwiękami ilustrującymi emocje, to bym chyba podjął albo brawo, albo chlip, chlip, bo to było takie wzruszające bardzo, no to ten moment. No dobra, ale to zupełnie fajnie. Dlaczego wy? Znaczy, bo to, że temat jakby podejmowania decyzji, okej, okay, fajnie, ale dlaczego wy? Znaczy, co wam daje prawo do tego, żeby wymądrzać się, mało tego, na poziomie publikacji o podejmowaniu decyzji? No po pierwsze to, co Marcin już powiedział, to znaczy jak wpadł na pomysł tego tematu, no to szukając tego tematu opierał się na tym, w jakich obszarach tematycznych zazwyczaj się porusza. Ja tak samo pomyślałem sobie o wejściu w ten pomysł, dlatego że w zasadzie takie obszary podejmowania decyzji w dwóch obszarach, tego co nam przeszkadza w podejmowaniu dobrych decyzji i rzeczywiście w podejmowaniu decyzji, stosowaniu różnych metod, no to jest taka rzecz, w której ja się od początku swojej pracy trenerskiej poruszam i dużą część projektów na przykład menedżerskich to są projekty, w których podejmowanie decyzji jest jedną z rozwijanych kompetencji. I to był jakby pierwszy argument, że i tak w tym siedzimy, teraz jest tylko pytanie, czy uda nam się to przelać na papier w jakiejś zgrabnej formule. No a po drugie też w tej pracy związanej z wystąpieniami tego tematu też się dotyka bardzo często, bo jak mówimy sobie o jakichś takich wątkach dotyczących motywacji, aktywności, proaktywności, to zawsze się tam pojawiają wątki związane z podejmowaniem decyzji. No też wiedzieliśmy, że to jest taka praca, w której trzeba będzie przekopać się przez literaturę i poszukać w literaturze jakieś podpowiedzi przez badania na temat podejmowania decyzji. No też mieliśmy doświadczenie, że robiliśmy to wcześniej dobrze, więc ta decyzja była dosyć prosta. Ale dobrze przechodzicie przez badania, czy dobrze podejmujecie decyzję? Ja nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy dobrze podejmuję decyzję, bo mam w historii swojego życia takie, które były błędne i to jest jakby absolutnie pewne. Natomiast... No ale też, Rafał, napisałeś też książkę Sztuka Błądzenia. O właśnie, napisałem też Sztukę Błądzenia, więc nie możesz, nie możesz mówić, że nie popełniasz błędów. Tak, to jest wręcz super, tak, no, że popełniasz. I warto popełniać. Ale z perspektywy podejmowania decyzji, ja myślę, że mam duży spokój i dużą ufność w to, ile wiem na ten temat z perspektywy różnych narzędzi i mechanizmów, które za tym stoją, ale też absolutnie mam pewność, że nie zawsze się tych mechanizmów, tych metod trzymam i nie wpadam w te pułapki, które sam opisuję. Okej, okay. No dobra, to ja bym chciał, żebyśmy trochę jakby przyjrzeli się różnym modelom podejmowania decyzji, zarówno tym opisanym w książce, jak i ogólnie. Ja pewnie zacznę od mojego ulubionego modelu podejmowania decyzji, który wczoraj nawet udostępniłem na Facebooku, bo go wczoraj opublikował jeden z moich ulubionych rysowników, czyli Ptaszek Staszek, który opublikował model podejmowania decyzji, który moglibyśmy nazwać wprost trzeba jebać i się nie bać. Znaczy generalnie idziemy spontanicznie i podejmujemy decyzję po prostu. A chuj, na pewno się uda. Czy ten model ma jakąś profesjonalną nazwę? Gdybyśmy szukali na przykład w naszych rozdziałach odpowiednika, to mamy taki rozdział, który się nazywa testuj. No i ten rozdział testuj zakłada, że my sprawdzamy maksymalnie te podobne ich sytuacjach czy okolicznościach jakby efekty tej naszej decyzji, czyli jak chcemy się gdzieś przeprowadzić, to śpimy tam na próbę i tak dalej. I teraz jak powiedziałeś o tej metodzie, a chuj uda się i tak dalej, ten co Ptaszek opisuje, no to są takie modele nawet prowadzenia biznesu, które zakładają, że nie czekasz na pomysł idealny, tylko odpalasz taki pomysł, który jest minimalnie akceptowalny przez klientów i sprawdzasz, co się wydarzy. No i teraz jak chwyci, robisz to dalej, jak nie chwyci, wycofujesz się tak jakby z jakiegoś projektu. I moim zdaniem takie metody mają szansę działać tylko wtedy, jeśli już na starcie wyznaczasz sobie, co to znaczy nie działa, żeby potem nie wpaść w taką pułapkę, że się wpakujesz w realizację jakiegoś pomysłu, nie postawisz sobie, w którym momencie powinieneś się z niego wycofać. No i będziesz się dobrze bawił pomysłem, chociaż on jakby ta faza testów przejdzie z wynikiem negatywnym. Mówiąc inaczej, tego typu pomysł, czyli zobaczymy jak będzie, musi mieć pewne granice, musi mieć pewne jasne punkty,
kontrolne, w których mówimy, ok, to jest dobry pomysł, kontynuujemy, albo to jest zły pomysł, wycofujemy się. Bo tutaj jest ogromne ryzyko a propos błędów w popełnianych decyzjach, czyli zaangażowanie i konsekwencja. Jeżeli nie mamy wyznaczonego tego dzwonka, no to tutaj historia biznesu, historia różnego rodzaju inwestycji bardzo szeroko pokazuje, że takie decyzje są bardzo często kontynuowane. To w przedsiębiorstwach to bardzo dobrze widać. Czyli ktoś podjął decyzję o pewnej inwestycji, przykład Lidl podjął decyzję o inwestycji w SAP-a i przekroczył absolutnie wszystkie granice, które były pierwotnie ustalone, no i za każdym razem tłumaczył, no ale przecież już jesteśmy blisko ukończenia. No dopiero po iluś latach wydania, jeśli dobrze pamiętam, 500 milionów euro zrezygnowali z tego pomysłu i wycofali się. Więc to są oczywiście takie tego typu mechanizmy, które czy narzędzia podejmowania decyzji. Natomiast ja bym jeszcze powiedział, bo moim zdaniem w tym przykładzie, który ty podałeś, można by też trochę zaczerpnąć z intuicji. To znaczy my odważymy się na pewne decyzje, dzięki, że przypominasz nam, jak ta metoda wygląda. My odważymy się na pewne decyzje wtedy, kiedy mamy odpowiednio dużo doświadczeń w danym zakresie, bo intuicja wbrew pozorom po pierwsze jest bardzo dobrze przebadana, a po drugie no nie możemy z niej korzystać świadomie. To znaczy to nie jest na zasadzie zastanawiam się nad podjęciem decyzji, ok, to teraz skorzystam z intuicji, 5 minut korzystam z intuicji i mówię, intuicja podpowiada mi, że tak się nie da korzystać z intuicji. Natomiast da się korzystać z intuicji, coś do tej pory wykonywałem ileś razy i wiem, że to jest dobre lub to jest złe, ale to się dzieje absolutnie automatycznie. To ja pewnie teraz z poziomu tego czytelnika chciałbym na to spojrzeć, bo modele decyzyjne to jest coś, co jest z jednej strony fascynujące, a z drugiej strony no... Ja nie mam takiego przekonania, że zawsze chcielibyśmy racjonalnie w ogóle podchodzić do podejmowania decyzji. I ja pewnie najpierw opowiem o swoim doświadczeniu, które już jest tak sobie zacząłem, zostać strasznie stare. To pewnie się wydarzyło wszystko jakieś, nie wiem, pewnie z 15, nawet więcej lat. To było jeszcze... Nie może być stare, bo ty jesteś młody. Nie, no ale jakby teraz właśnie liczę, to jeszcze było w czasach, kiedy pracowałem w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, czyli to musiało być, niestety mówiąc brutalnie, 18 lat temu. I wtedy będąc no, z kolei bardzo młodym absolwentem psychologii, miałem dokładnie sytuację, w której zadzwonił menedżer do spraw szkoleń i powiedział, Wojtek, jest awaryjna sytuacja, jeden z naszych trenerów zachorował, czy możesz pojechać w bardzo krótkim odstępie czasu od tego zlecenia, poprowadzić szkolenie z podejmowania decyzji. A ja akurat faktycznie miałem tę przyjemność, że pewnie uważałem bardzo mocno na zajęciach z tego obszaru. Mało tego, miałem materiały szkoleniowe, tam były wszystkie modele decyzyjne, sobie po kolei myślę sobie, pojadę. No i wpadam jako taki młody gość, rozpisuję pierwszy fishbone, zaczynamy omawiać go i goście widzę, że no nie są jakoś porwani. I wtedy mnie tknęło zadać takie pytanie, dobra, a jakie wy decyzje podejmujecie? Oni tak patrzą, handlujemy surowcami na giełdzie w Londynie. I nagle okazało się, że wszystko, co miałem dalej w materiałach, nie było już adekwatne do ich sytuacji. I musieliśmy zmienić szkolenie na szkolenie z komunikacji i jakoś się udało wyjść obronną ręką. Oni byli zachwyceni, powiedzieli, wow, to właściwie tego nam bardzo było potrzeba, bo te wasze pierdoły podejmowania decyzji, my pracujemy jednakże na danych i w dużej ilości intuicji. No właśnie, teraz pytanie, co czytelnik, który jest w różnych sytuacjach, może wyciągnąć? I drugie pytanie, w jakiej sytuacji, lub też kim musi być czytelnik waszej książki, żeby po jej przeczytaniu powiedzieć, wow, ona mi naprawdę pomoże? To ja może zacznę od tej drugiej części, ponieważ my się zastanawialiśmy, pisząc tą książkę, dla kogo my tą książkę piszemy i mówiąc tak bardzo wprost, ja wiem, że ta odpowiedź będzie bardzo ogólna, ale ta książka jest dla każdego, kto podejmuje decyzje różne, podejmuje decyzje w domu, podejmuje decyzje w życiu prywatnym, podejmuje decyzje związane z przeprowadzką, podejmuje decyzje zawodowe w pracy, bo jest menadżerem, bo jest handlowcem. To znaczy, jeśli nasi słuchacze teraz zastanawiają się, czy tą książkę warto wziąć do ręki i przeczytać, to jeśli
przejrzą sobie ostatni dzień i się zastanawią nad tym, ile decyzji podejmowali, to ta książka jest właśnie dla nich. To znaczy warto tą książkę wziąć do ręki, przeczytać, ponieważ myślę, że zgromadziliśmy w tej książce dwie rzeczy. Po pierwsze, takie obszary, które i nauka o nich mówi, które wpływają na to, że decyzje podejmujemy nie do końca właściwe lub nie do końca właściwie. I druga rzecz, wprost narzędzia, które pomagają nam podejmować dobre decyzje. Bo na przykład ten przykład, o którym ty powiedziałeś, czyli ludzie, którzy handlują na giełdzie, no są bardzo ciekawe badania, które o tym mówią, czyli jakie decyzje podejmujemy, kiedy na początku dnia handlowego mamy duży sukces, albo jakie decyzje podejmujemy, kiedy mamy porażkę. I się okazuje, że z punktu widzenia zarządzania takim zespołem są sytuacje, w których warto jednak ludzi odciąć od podejmowania dalszych decyzji w ciągu dnia. My też jak zastanawialiśmy się nad doborem treści, to myślę, że ta książka nie jest, znaczy jestem pewien, że ona nie jest napisana tak, że nadaje się tylko dla tych osób, które handlują na giełdzie, tak jak powiedziałeś, to na giełdzie gdzieś tam towarowej, londyńskiej czy jakby zagranicznej. Postaraliśmy się utrzymać te metody, które dobieraliśmy tak, żeby ona była przydatna w bardzo różnych okazjach decyzyjnych i w takich sytuacjach pod tytułem, gdzie ja chcę pracować, jak ja chcę pracować, gdzie ja chcę mieszkać i w takich zastosowaniach biznesowych pod tytułem, jak ja mam podejmować decyzje dotyczące na przykład mojego własnego zespołu i tak dalej, więc ten poziom jest nie taki sophisticated, jak ty powiedziałeś, w sensie nie jest to tak skomplikowane i nie zawsze to są takie metody analizy numerycznej, matematycznej, czy jakbyśmy jej nie nazywali. No w związku z tym ona jest dosyć uniwersalna, natomiast oczywiście my też bazujemy na swoich doświadczeniach wynikających z pracy z organizacjami, więc bardzo często opisując jakieś mechanizmy jednak się odwołujemy do tych stricte biznesowych przykładów. Marcin opowiadał o tym przykładzie inwestowania na giełdzie i na przykład jak opisujemy metody zaradzania takiej sytuacji, że ktoś się nadmiernie zaangażuje w jakieś ryzykowne decyzje, no to jednak opieramy się na przykładzie biznesowym takich organizacji, które jeżeli dany makler na rynku międzybankowym osiąga pewne zyski określone, to nakazuje się mu odejście od stołu tak jakby, to znaczy po to, żeby nie podkręcać w nim takiego poczucia, że może grać dalej i wygrywać. No i to też jest ciekawe, bo to jest zastosowanie w 100% biznesowe, ale da się je przenieść na nasze zachowania codzienne. A druga rzecz, która jest bardzo ważna, to wydaje mi się, że z perspektywy biznesu to, co może być bardzo ciekawe, to ta pierwsza część książki, która mówi właśnie o ograniczeniach procesów decyzyjnych. Czy o tym, w jaki sposób ludzie czasami decyzje podejmują wadliwie, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe z perspektywy myślenia sobie o tym, jak decyzje podejmują moi klienci, konsumenci, czy ci, którzy korzystają z usług, a my w wielu przypadkach biznesu to my staramy się zrobić tak, żeby wpływać na jakieś decyzje, więc po pierwsze warto wiedzieć, co na nas ktoś próbuje robić w tym wpływie, a czasami zastanowić się, jak na przykład problem decyzyjny swoim klientom prezentować tak, żeby być bliżej promowania jakiegoś określonego rozwiązania, tak, które gdzieś tam jest korzystne. Ale też mówimy teraz o tym biznesie, dlatego że no też taka natura twojego programu, że pewnie dużo osób go ogląda, które są aktywni zawodowo i szukają jakiegoś wsparcia w tym zakresie. Natomiast wzięliśmy też pod uwagę, poszukaliśmy takich najczęstszych problemów czy najtrudniejszych decyzji, które ludzie podejmują. I w książce jest wprost opisane 5 schematów decyzyjnych, które absolutnie dotyczą naszego prywatnego życia. To są takie sytuacje, jak kupić, gdzie mieszkać, jaką uczelnię wybrać i absolutnie te rzeczy również są zaadresowane wprost opisując, jakie kroki należy podjąć, poszukując właściwego rozwiązania. Okej. Okay. To ja teraz podjąłem decyzję, że zrobię selfie jeszcze, żeby wrzucić i jakby opublikować, jak ładnie nam się tutaj rozmawia, gdzie faktycznie was widać i widzę sobie wszystkie te rzeczy, żeby też dokumentować wszystkie rzeczy widziane od kuchni i od drugiej strony. Ale to jest trochę pytanie, akurat to jest rzecz, która najczęściej pokazuje menedżerom w ramach szkolenia, paradoksalnie nie z podejmowania decyzji, choć to tam trochę jest o podejmowaniu decyzji, ale od dokładnie prowadzenia zespołu i prowadzenia zebrań grupowych. Zawsze mówię jedną rzecz, jeżeli masz w planach model wasz, czyli o którym wspomnieliście, model konsultacyjny, to w modelu konsultacyjnym musisz powiedzieć uczestnikom, w jaki sposób będziesz podejmował decyzję. Tak? Znaczy ja zawsze będę mówił, jeżeli mówisz o konsultacjach, to powiedz, słuchajcie, nie wiem, zastanówmy się, co dzisiaj chcemy zamówić na lunch,
ale decyzję podejmiemy a poprzez głosowanie i wygra ta opcja, która będzie zbierana najwięcej głosów, lub też podyskutujmy, co chcemy zamówić na lunch, a ja podejmę decyzję, to zamówimy. To też jest moim zdaniem bardzo fair w ogóle menedżersko, tak? Znaczy, żeby powiedzieć, że zachęcam ludzi do dyskusji, po czym na koniec dnia i tak decyzja jest po mojej stronie, bo ja tylko zbieram informacje. I zawsze jak podaję ten przykład, to ludzie się oburzają. Tak mówią, ty czekaj, ale jak można zapraszać ludzi do dyskusji, jeżeli na koniec dnia nie będzie demokracji, tylko ty sam podejmiesz decyzję, nie będzie głosowania. No właśnie, teraz z waszej perspektywy, dlaczego ludzie podejmują decyzję, że wolą konsultować potajemnie, tak na przykład, czyli pytać, wiesz, głosowo, jeżeli sami planują podejmować decyzję, a dlaczego poddają jakby oficjalną dyskusję tylko wtedy, kiedy wierzą, że będzie głosowanie. To ja po pierwsze, to jest bardzo ciekawy temat, bo zauważ, że jak podejmujemy decyzję w życiu prywatnym i pytamy kilku osób o to, co oni by zrobili, to żadna z tych osób nie wymaga, że ja potem demokratycznie wyciągnę średnią z ich odpowiedzi i podejmę decyzję. Czyli każdy zakłada, że mam prawo, bo to jest dalej moja decyzja. Mnie się wydaje, i to są takie moje doświadczenia kontaktu z organizacjami, że w organizacjach bardzo często ta sytuacja powoduje dyskomfort pracowników, bo ona jest źle komunikowana. Czyli najpierw się im mówi, dajcie wkład do podjęcia decyzji, ale nie mówi im się dokładnie tego, co ty powiedziałeś. A na końcu procedura decyzyjna jest taka, że ja to uwzględnię, ale to nie jest decyzja demokratyczna. Ja wielokrotnie rozbijałem się w organizacjach o taką sytuację, że no nie wiem, firma zmieniała siedzibę i najpierw wysłała ankietę do pracowników. Pracownicy wypowiedzieli się, że siedziba wolą, żeby to był mały domek gdzieś na Mokotowie, a firma wybrała biurowiec. No i teraz to nie jest tak, że firma popełniła błąd konsultując, popełniła błąd nie mówiąc, jaka jest procedura wyboru, a procedura była taka, że to był głos doradczy w wyborze. To jest dokładnie to, co ty mówisz. Natomiast drugą stroną medalu jest to, że tak samo błędem jest taka sytuacja, w której my wymyślamy procedurę, a na końcu jak nam się wynik tej procedury nie podoba, to nagle zmieniamy procedurę. Bo takie rzeczy też są problemem decyzyjnym, że my na przykład decydujemy się na określoną metodę, taką, wiesz, poważną, konsultacyjną, wybieramy sobie sędziów kompetentnych, każdy rozdaje punkty i tak dalej, a na końcu czujemy, że nam wynik nie leży, więc myślimy sobie, dobra, to jednak będą tylko konsultacje, nie? W sensie uciekamy. I mnie się wydaje, że to dalej chodzi o to, co znowu w tych komunikacyjnych historiach, czyli o pewność tego, po co ja komuś doradzam, nawet jeśli to jest mój szef, któremu ja doradzam, w sensie, co on potem z tym zrobi. Teraz w tym przykładzie, o którym powiedziałeś, to mi się przypomniała ta sytuacja z Sejmu, że musimy anulować, bo przegramy. No. Zmieniamy metodę pracy. Ale ja myślę sobie, że w tym pytaniu, którym zadałeś, bo to faktycznie nową książkę można by napisać, ale są jeszcze dwie rzeczy, o których wydaje mi się warto powiedzieć. Po pierwsze, to już z punktu widzenia jakości podejmowania decyzji trochę zależy, w jaki sposób my będziemy te konsultacje przeprowadzali, ponieważ okazuje się, że jest coś takiego jak syndrom grupowego myślenia. Jeśli te konsultacje prowadzilibyśmy, już trzymajmy się tego przykładu wyboru obiadu na forum, to się może okazać, że jeżeli jesteśmy taką zżytą grupą, to będziemy dążyli do jednego rozwiązania, znaczy bardzo szybko do jednego rozwiązania, które wcale nie musi być dla nas dobre. To znaczy, okej, wybierzemy pizzę, bo wszyscy lubią pizzę, pomimo tego, że wiemy, że wszyscy będziemy później spali przez pół godziny i nikt nie będzie w stanie myśleć. Natomiast ja uważam, że tego typu eksperymenty, o których ty mówisz, czyli porozmawiajmy o tym, co zjeść, no to są takie fajne metody do podejmowania decyzji, żeby na przykład w takich konsultacjach nie mówić o tym, na co mam ochotę, tylko co poleciłbyś na lunch swojemu przyjacielowi. I to jest w ogóle ciekawa metoda, bo się okazuje, że trochę inne rzeczy, o trochę innych rzeczach myślimy dla siebie, o trochę innych rzeczach myślimy dla kogoś. Są też bardzo ciekawe badania, które obrazują ten mechanizm. Czyli na przykład, kiedy młodych mężczyzn, którzy poznali jakąś dziewczynę w czasie studiów, pyta się o to, co powinni zrobić, czy powinni do niej zadzwonić, to oni mówią, nie, muszę czekać, zobaczyć, jak się rozwinie sytuacja. Natomiast w sytuacji, kiedy temu samemu mężczyźnie zadaje się pytanie, co powinien w tej sytuacji zrobić twój przyjaciel, no to zdecydowana większość odpowiada, powinien zadzwonić do tej dziewczyny. I to jest ciekawe z punktu widzenia w ogóle procesu decyzyjnego, że wokół tego spotkania, o którym ty mówisz, tutaj można bardzo dużo różnych mechanizmów znaleźć i sobie szeroko omówić, co zrobić, żeby ten wybór naprawdę był optymalny. Wiesz, to ja pewnie zawsze też pokazuję, bo to lubię w ogóle później to pokazywać w kategorii tego, jak wygląda dyskusja. Tak? Znaczy, że jeżeli mamy
wybór demokratyczny, czyli będziemy na koniec głosowali, co zamówimy na lunch, to jeżeli ja mam, ja chcę, żebyśmy zamówili, a mamy obowiązek zamówić wszyscy to samo, tak, bo to jest najczęściej ten mechanizm, no to jeżeli ja chcę kebaby, no to chodzę od jednego do drugiego i każdego przekonuję, wybierz kebaba, wybierz kebaba, wybierz kebaba, wybierz kebaba, a jeżeli faktycznie wiem, że na koniec dnia musi decyzję podejmie mój menedżer, no to jedyną rzeczą, którą muszę zrobić, to jest stworzyć najlepsze argumenty plus dać jakby narzędzia uzasadniające wybór kebaba mojemu menedżerowi. Przecież to jest jakby, to jest jedyna rzecz. A ludzie bardzo często dokładnie jakby też o tym zapominają. Ale skoro mówimy o demokracji, no to jeszcze cały czas cieszmy się, że ją mamy. Nie wiemy jak długo. W związku z tym jesteśmy właśnie po, niektórzy mówią ostatnich demokratycznych wyborach, ja mówię, że po prostu po ostatnich demokratycznych wyborach. Mamy dużo dylematów podecyzyjnych, tak? Znaczy część ludzi jest niezadowolonych z wyniku, właściwie połowa jest niezadowolonych, dobra, znaczy połowa twierdzi, że druga połowa źle wybrała, o może tak. A, czyli wszyscy twierdzą, że druga połowa źle wybrała, część jest wygranych, część nie. Jak wygląda z perspektywy tego w ogóle podejmowanie decyzji politycznych, tak? Czy też jakby wyborczych, tak? Czy na ile my dzisiaj jakby faktycznie ulegamy błędom decyzyjnym, błędom poznawczym, a na ile faktycznie siedząc lub też stojąc w kolejce do urny, wyciągamy sobie wszystkie modele i mówimy czekaj, 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 przeanalizujmy, jaką powinienem podjąć decyzję. To tak, po pierwsze, jakby sytuacja wyborów politycznych daje jeden plus niezaprzeczalny, to znaczy zauważcie, że w trakcie decyzji politycznych u nikogo zaraz po wyborze nie następuje żal postdecyzyjny, czyli niezależnie jak głosowałeś, ty jesteś absolutnie pewny dzisiaj, że wybrałeś dobrze, to jeszcze nie, wiesz, jakbyś nie upłynął taki czas, żeby cię twój kandydat mógł zawieść na przykład, jeżeli wybrałeś tego, który wygrał, więc mamy trochę łatwiej. Ale paradoksalnie ten obszar decyzji politycznych jest bardzo szeroko opisywany, oczywiście głównie tam w literaturze socjologicznej czy politologicznej. I ja jak grzebałem w tej literaturze, to kilka rzeczy zwróciło na mnie mocno moją uwagę, że bardzo często jest tak, że w decyzjach politycznych stosujemy taką metodę, która się nazywa tylko jedno kryterium. To znaczy my nie mamy takiego nawyku porównywania sobie kandydatów nawet w pierwszej turze wyborów, gdzie generalnie jakby jest większa dowolność głosowania, druga trochę upraszcza rzeczywistość. Że my ja nie was przepraszam na chwilę. Mów dalej, ja cię słyszę, bo mam jakby dobry dźwięk również w całej części. Muszę wyjść na drugą stronę komputera, bo widzę, że zmieniło się światło i bardzo mnie przepala, więc wrzucę w ogóle was na cały ekran, w sensie siebie. Nie, że on to miał bez dźwięku. Dobra, to korzystajmy z tego, że nie będę teraz. Bardzo często zwraca się uwagę, że ludzie decydują pod kątem jednego kryterium, które jest dla nich istotne. I pamiętam taki historyczny opis wyborów w Kraśniewski. Przepraszam, to mój telefon. Takich wyborów w Kraśniewski i Wałęsa, gdzie generalnie ludzie podejmowali decyzję o wyborze kandydata, nie tam analizując skomplikowane programy wyborcze, ale stosując jedno kryterium. To kryterium brzmiało, to jest kandydat, który będzie walczył z resztkami PRL-u. No i jakby wszystkie inne parametry stosowałem i znaczenie wybierały tylko tym. No i rzeczywiście jest tak, że w wyborach politycznych jest to najbardziej widać w drugim turze, że większość kandydatów kierowała się jednym kryterium. I to jest coś, co dzisiaj się podnosi jako zarzut. Są takie badania, które się pojawiły po wyborach, że wśród kandydatów, wśród ludzi głosujących na Andrzeja Dudę, większość osób twierdzi, że to jest kandydat, wśród osób głosujących na Trzaskowskiego, większość osób twierdzi, że nie chciało, żeby wygrał ten inny. I paradoks polega na tym, że my nadajemy temu jakieś rangi, decydując, co jest lepszą postawą, co jest gorszą. A prawda jest taka, że każde kryterium podejmowania decyzji jest dobre. No jeżeli ktoś przyjął kryterium, że nie chce, żeby jakiś kandydat wygrywał, to absolutnie miał prawo. A też jest tak, że decyzje polityczne są na tyle skomplikowane, że tu trudno jest stworzyć sobie, okej, w pierwszej turze dałoby się. I my mamy taki program jak Latarnik Wyborczy, który umożliwiają odpowiedź na kilka pytań i ta odpowiedź na te pytania nam pokazuje, na kogo powinniśmy. O ile wszyscy kandydaci odpowiedzą na Latarnika Wyborczego. Mówię o sytuacji, że kandydaci odpowiedzą, ale tak się nie dzieje. Oczywiście, bo z punktu widzenia procesu podejmowania decyzji, no to my mamy pewne etapy, tak? Mamy pewien schemat podejmowania decyzji. I oczywiście jest tak, ja w ogóle się zastanawiam, czy my jesteśmy live. Myślę, że jesteśmy. Tak, jesteśmy same live. Ale to nie znaczy, ale lecimy. Okej, lecimy. I z punktu widzenia procesu podejmowania decyzji, no to jedna rzecz, stawiamy sobie pytanie, na kogo, załóżmy, że to jesteśmy przed pierwszą turą, na kogo chcę zagłosować? I drugie pytanie, zbieranie informacji. I moim zdaniem to jest taki etap w procesie decyzyjnym w wyborach na przykład prezydenckich, który, to jest tylko i wyłącznie moja ocena, nie mam danych na ten temat, ale moim zdaniem przez wielu ludzi jest bardzo pomijane.
ponieważ jeżeli my mówimy zbieramy informacje, to my powinniśmy wziąć dwie rzeczy pod uwagę. Po pierwsze, jaką funkcję ma prezydent w Polsce i po drugie, jaka ta osoba, mamy przekonanie, pewność, że tą funkcję w odpowiedni sposób będzie realizowała. Dlatego, że jak sobie popatrzymy na programy wyborcze, to tam bardzo często są rzeczy, które kompletnie nie mają nic wspólnego z byciem prezydentem. Znaczy kandydaci mówią o rzeczach, które kompletnie nie mają wpływu, znaczy on nawet nie będzie taki kandydat rozliczony z tego, bo to są rzeczy, które są zupełnie poza nim. No. Więc z punktu widzenia zbierania informacji, to jest bardzo trudne do tego, żeby uzyskać wiarygodne, właściwe informacje. No i druga rzecz, też trzeba pamiętać o tym, że na poziomie kampanii wyborczej, coś co no w Polsce jest takie od, nie wiem, może 3, 4, 5 wyborów wstecz, bardzo popularne, że nagle po wyborach padają takie zdania, które ja uważam, że no są bardzo szkodliwe, również dla demokracji, że ktoś mówi, no tak, tam powiedziałem, ale to była kampania wyborcza, to się nie liczy. Czyli my jako wyborcy słyszymy wprost, że dostawaliśmy w naszym procesie podejmowania decyzji informacje, które były co do zasady nieprawdziwe. Wiesz, i to jest super przykład, bo zobacz sobie, że naprawdę trudno sobie wyobrazić odpowiednik w świecie biznesu, gdzie sprzedawca coś mi sprzedał i jak ja już podpisałem umowę, to mówi do mnie, no ale zdaje sobie pan sprawę, że tych parę zdań to padło na etapie sprzedaży, a nie na etapie obsługi posprzedażowej i tak dalej. A to jest w ogóle ciekawe, czy jakiś prawnik podjąłby się konstrukcji takiej umowy albo pozwania kandydata za to, za słowa, że to już kiedyś ktoś próbował robić. Natomiast mnie się też wydaje, że tu problem decyzji politycznych zawsze jest problemem też jakby emocji, które temu towarzyszą. Tak. To znaczy, dla mnie to jest największy paradoks wyborów. My naprawdę mamy ograniczoną w tej konstrukcji demokracji, jak dzisiaj ten mój głos na prezydenta naprawdę ma ograniczony wpływ na rzeczywistość, moc na realizację moich celów politycznych i tak dalej, ale jednak grzejemy się tym mocno. Ja podam taki przykład, no i to wiesz, prowadzi do różnych uproszczeń. Od dzisiaj na przykład Polska żyje tekstem o tym, że w Sejmie ma być procedowany przepis karania ludzi za cukierek albo psikus, nie? Bo od rana się to przewala przez Facebooki, LinkedIn i tak dalej. No tylko, że jakby się w to wczytać na spokojnie, to prawda jest taka, że to było zgłoszone w trybie petycji i jedyna droga, którą marszałek Sejmu może wtedy pójść, to skierować to do komisji do spraw petycji, która ten pomysł uwali. Ja dzisiaj poczytałem sobie, jakie petycje wpływają i polecam tą lekturę, bo to jest genialna lektura. Na przykład jest taka petycja o tym, że każdy więzień powinien mieć szerokopasmowy dostęp do internetu. No jakaś anonimowa osoba napisała petycję. Ja jestem za tym, bo jak już mnie osadzą za zbieranie cukierków w ten, to chciałbym robić na live sceni. To widzę, że popieram obydwie te inicjatywy, masz rację. Nie? To oznacza, wiesz, tylko że jakby ta temperatura sporu politycznego jest tak podgrzana, że jakby świadomie wybieramy sobie jakąś określoną wizję rzeczywistości. Ja zawsze jestem zwolennikiem tezy, że jakby można grzać w kogoś mocno, w sensie jakby czepiać się i tak dalej, tylko trzeba to robić argumentami, których się nie da obalić w 5 sekund. Natomiast, jeżeli się da, to jest po sprawie. Natomiast z punktu widzenia podejmowania decyzji, i chyba to jest kluczowe, my w bardzo wielu miejscach naszej książki mówimy o tym wprost, żeby podejmować dobre decyzje, trzeba mieć dobre dane. Tak. A w związku z tym sprawdzone, rzetelne informacje oparte na badaniach, oparte na statystykach, żeby nie podejmować decyzji, bo tak mi powiedział przekonywująco sąsiad w windzie, tylko żeby te informacje, które usłyszymy od sąsiada, po prostu zweryfikować. Mhm. Tak bardzo rzetelnie zweryfikować. I tutaj, jeżeli chodzi o wybory, to możemy masę takich rzeczy znaleźć, które w pewnym momencie stały się pożywką medialną, a szczególnie w tych mediach społecznościowych, które nie miały kompletnie nic wspólnego z rzeczywistością. Kompletnie nic wspólnego. A po jednej i po drugiej stronie było dokładnie takie samo zacietrzewienie się na jakieś obszary. Ale to jest oczywiście, że to bardzo mocno wpływa na podejmowanie przez nas decyzji, natomiast jako rozwiązanie szukaj danych, szukaj statystyk, szukaj właściwych, wiarygodnych źródeł. Okej, okay, no dobra. I to prowadzi pewnie do takiej teorii, której ja jestem bardzo bliski, tak? I jakby ja lubię sobie w nią wierzyć, mimo tego, że znam jej słabe punkty, że człowiek jest tak skonstruowany, że w większości przypadków podejmuje dobre decyzje, bo podejmuje optymalną decyzję na bazie w danej chwili dostępnych dla niego danych i jego procesora, tak, znaczy jego zdolności jakby analizy i podejmowania decyzji. W związku z czym, jeżeli, nie wiem, decydowałem się na to, że, nie wiem, pojadę do chałup drogą numer 7 starą, to dlatego, że jak wpisałem w nawigację, pokazało mi, że w okolicy Olsztynka nie ma jeszcze korka, tak? Ale później jadę i nagle okazuje się, że stoję w tym korku i
moja żona mówi, ty baranie, jak mogłeś wybrać tę drogę zamiast jechać autostradą, gdzie wiadomo, żebyśmy dojechali szybciej, ale ja mówię, słuchaj, na poziomie podejmowania tej decyzji nie mieliśmy informacji o tym, że będzie ten korek. Gdybym wiedział, że jest ten korek, na pewno bym pojechał inaczej. Tak? I teraz dokładnie mówię o tym, bo ludzie mają często tendencję do tego, żeby się obwiniać za podjęte decyzje, dopiero wtedy, jak się pojawią nowe dane. Tak? Czyli to jest takie myślenie pod tym, kurczę, gdybym wiedział, to bym podjął decyzję, a z drugiej strony nie możesz powiedzieć, no przecież, no bo gdybyś wiedział, to byś tak nie podjął, ale nie miałeś tych danych, więc podjąłeś inną. No. Znaczy ja bym chciał pierwszą rzecz sprostować, znam Anię i na pewno nie powiedziałaby do ciebie baranie. To byłoby ostrzej. Byłoby ostrzej. Fajny przykład z tym dojazdem, bo to jest trochę tak jak z twoim jeżdżeniem do chałup zawsze tą samą trasą po to, żeby zjeść żurek albo kiełbasę z grilla i to jest jakby przykład pięknej heurystyki, czyli uproszczonego sposobu podejmowania decyzji, znaczy wszystko mam w pompce oprócz tego, że ostatnio to rozwiązanie się sprawdziło, no i teraz dopóki działa trzymam się tego dalej, nie będę kombinował z inną drogą, bo tam nie ma tego zajazdu, który jest dla mnie kluczowy, nie? I tak dalej, i de facto jest to racjonalne podejście. I teraz ja się z tobą zgadzam, że my podejmujemy, przynajmniej staramy się podejmować najlepsze dla nas decyzje, ale biorąc pod uwagę dane i nasz procesor, o którym powiedziałeś, a on jest na tyle ułomny, że czasami nie widzi różnych rzeczy. Lub ułomne są dane. Albo ułomne są dane, ale nawet jak mamy czyste dane i dobre dane, to my mamy jeszcze tendencję widzenia w tych danych tego, co chcemy i tak dalej, i tak dalej. Więc w zasadzie dzisiaj się uznaje, że takie podejście, że ludzie racjonalnie podejmują decyzje, to jest tylko taka teoretyczna konstrukcja, a decyzje podejmujemy w inny sposób. Nawet jest coraz więcej takich głosów, takiej poważnej refleksji na temat tych procesów, że my podejmujemy decyzję najpierw emocją, a potem racjonalnie dokładamy sobie argumenty. Że jakby u podstaw każdej decyzji jest reakcja emocjonalna organizmu, czy mi się to podoba, czy nie, a dopiero potem to wszystko, co się potem dzieje, co my nazywamy racjonalnym myśleniem, to jest tylko, wiesz, dokładanie sobie argumentów, żeby się jakoś uspokoić w tym procesie. No? Natomiast jest oczywiście coś, o czym Wojtek powiedziałeś i to warto, myślę, że podnieść. To znaczy taka sytuacja, kiedy no dzisiaj coraz częściej w marketach czy w sklepach jakiś jest jedna kolejka do kas, ale jeżeli są różne kolejki, to ktoś panicznie najpierw szuka, w której kolejce się ustawić. Ja jestem przekonany, że a propos danych, on zbiera dane, patrzy, ile jest w wózkach produktów, jacy ludzie stoją, jaka pani czy pan obsługuje w kasie, która kolejka szybciej się rusza, która nie. Staje w tej kolejce i nagle okazuje się, że jakaś kolejka idzie szybciej. No i tutaj mamy dwie rzeczy, które są bardzo ważne. Po pierwsze, jeżeli tych kolejek jest 10, to naprawdę szansa na to, żeby twoja była najszybsza, jest bardzo, bardzo mała. To jest, znaczy trzeba mieć naprawdę bardzo dużo doświadczenia funkcjonowania w sklepie i bardzo dużo, mówiąc już wprost, szczęścia, żeby na jedną z 10 kolejek trafić na tą właśnie najszybszą. I my mamy coś takiego jak postdecyzyjny żal. Żal postdecyzyjny. Znaczy, że kiedy stajemy i widzimy, że okej, my nie jesteśmy w najszybszej, jedna albo dwie z tych 10 idą szybciej, to my mamy takie poczucie, dlaczego my nie jesteśmy w tych dwóch? Pomimo tego, że wiemy, że kolejne 7 idzie wolniej, czyli tak naprawdę podjęliśmy raczej dobrą decyzję niż raczej złą. Natomiast mamy takie poczucie żalu postdecyzyjnego. To jest coś, o czym też mówimy. Żalu postdecyzyjnego po prostu warto nie mieć. Okej, okay, dobra. To żeby nie było tak, że jesteśmy tacy samolubni i rozmawiamy tylko ze sobą, mamy kilka fajnych komentarzy od uczestników, żeby też udowodnić wam, że jesteśmy live. Po pierwsze, Marcin powiedział, że zamawia książkę, więc pamiętajcie, później wypłacicie im prowizję za to. A ile ta książka kosztuje? Przepraszam, dla wszystkich, którzy jeszcze nie zamówili, książkę znajdziecie, nie znajdziecie jej w żadnej księgarni oprócz naszej. W związku z tym strona, gdzie można kupić, to jest y.pl, czyli 5 razy y i pl. 5y.pl, tam są wszystkie informacje na temat książki i tylko tam ją można kupić. Ja właśnie sprawdziłem, że Marcin kupił, więc okay. Nie ściemniał. Okej. Okay. Kobiety podejmują decyzje, kierując się zupełnie innymi czynnikami niż mężczyźni. Czy w książce nawiązywaliście też do tego? Czy skupiliście się głównie na metodach? I jak będziecie odpowiadali na pytanie, ja znowu zniknę, bo muszę pójść po ładowarkę do komputera. Okej, dobrze. Takie kwestie różnic płciowych to jest jeden z moich koników, w których staram się siedzieć poważnie i nie znaleźliśmy danych, które dobrych danych, jak Marcin powiedział wcześniej, które pozwalałyby postawić taką tezę, że kryteria są inne. Wyborów kobiecych i męskich. Natomiast też jedna rzecz, o której warto powiedzieć, to do któregoś momentu badań w psychologii ta perspektywa dwóch płci rzadko była uwzględniana.
Więc jak dzisiaj sięga się po jakieś stare badania, to one zwykle były prowadzone na facetach, którzy byli studentami. Natomiast rzeczywiście rzadko mogą się te dwie płcie, o których powiedziałaś, posługiwać różnymi kryteriami, ale to jest tak jak w każdej sytuacji decyzyjnej, ludzie mogą mieć inne kryteria wyborów albo inną hierarchię ważności tych kryteriów. Dokładnie. Natomiast nigdzie nie znaleźliśmy jakiegoś twardego dowodu, że dałoby się wyraźnie powiedzieć, że kobiety w decyzjach robią tak, a faceci robią w zakresie podejmowania decyzji jakoś inaczej. To tak, znaczy mówiąc bardzo wprost a propos narzędzi, my w narzędziach mówimy na przykład najpierw zdefiniuj sobie kryteria wyboru. Tak. Na przykład jeśli szukasz miejsca, w którym chcesz żyć, najpierw zdefiniuj kryteria wyboru i prawdopodobnie jestem przekonany, że może się okazać, że ty i twój mężczyzna te kryteria będziecie mieli inne. Czy grupa 100 mężczyzn i grupa 100 kobiet będą miały inne kryteria? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, bo to chyba też nie jest przedmiotem rozważań w tym momencie, ale to, co jest ważne z punktu widzenia procesu podejmowania decyzji, żeby mieć świadomość swoich kryteriów. I wtedy, kiedy mam kryteria, można przypisać do nich pewne wagi, można sobie, mówiąc wprost, obliczyć swoją decyzję. Okej, okay. Tu Piotr sobie dyskutuje razem z Robertem o tym, że mam fajne studio, tak, ono jest na Helu, ale mamy bardzo duży komentarz i bardzo długie pytanie. Kiedyś ktoś powiedział, zdaje się, że cierpimy na przekleństwo wyboru obecnie. Kiedyś z dwóch par dżinsów wybierało się te, które są najbardziej okej. Okay. Dziś stoisz przy kasie i z tyłu głowy łatwo mieć, że jednak jakby tak człowiek poszukał jeszcze dwa dni, to by znalazł i ładniejsze, i wygodniejsze. W odniesieniu do decyzji łatwo utknąć, nie podjąć żadnej, bo nigdy nie zbierzemy wystarczającej ilości danych. Ja mam poczucie, że częściej podejmuję decyzję tak, jak narysował ptaszek Staszek, a jak narysował ptaszek Staszek, już przypominam, jak narysował ptaszek Staszek. Zobaczymy, co się stanie. Jasne. I to jest długi komentarz, ale on, jakby go rozpisać na czynniki pierwsze, to on dotyka jakichś 75 mechanizmów, o których można by powiedzieć. Po pierwsze, paradoks i wyboru, to znaczy im więcej wyboru, tym bardziej cieszymy się z tego, że ten wybór mamy i tym rzadziej wybieramy. My w książce napisaliśmy, że jak byliśmy mali, to mieliśmy 3 programy telewizyjne. Czy Marcin miał 2, ja miałem 3, bo jeszcze miałem czeską telewizję, bo mieszkałem na Górnym Śląsku i łapaliśmy czeską. Dzisiaj kanałów ma Marcin 800, a ja nie mam telewizji. Co kiedy zdaliśmy sobie sprawę, pisząc książkę, że jakbym był dzieckiem i powiedziałbym na podwórku, że świadomie zrezygnowaliśmy z telewizora, to prawdopodobnie nikt by się do mnie nie odezwał, pomyślałby, że jestem idiotą. I to jest pierwsza rzecz, czyli my mamy, nawet badania są na to, że jak ludziom się daje więcej opcji wyboru, to rzadziej wybierają. I to jest pierwszy element tego, co powiedziałeś. Druga rzecz zaszyta w tym zdaniu to jest to, że my lubimy mieć przekonanie, że decyzje są idealne, a powinniśmy szukać decyzji spełniających kryteria. I jak już wybrałem dżinsy, to powinienem nie zastanawiać, czy za rogiem znajdę lepsze dżinsy. To jakby wprost i jeszcze powiem o jednej rzeczy i uciekam. A trzeci mechanizm, chyba najgorszy, to jest ten mechanizm każący nam tak myśleć o rzeczywistości, że jak wybieram jedne dżinsy, to nie mogę wybrać jednocześnie wszystkich pozostałych. Czyli mam takie poczucie, że tracę jakieś możliwości. Co jest o tyle idiotyczne, że jak wybiorę jedne dżinsy, to ciągle mogę wybrać w je miejsce, znaczy gdybym z nich nie zrezygnował, to mogę wybrać tylko jedne inne dżinsy. Ale wiesz, w głowie księgujemy sobie to w ten sposób, że jakby postanawiam pojechać na wycieczkę do Rzymu, to jednocześnie nie pojechałem w tym samym czasie do Florencji, Pizy i tak dalej i czujemy żal z tych wszystkich miejsc, jest absurdalne. Więc jakby piękne zdanie, bo masę mechanizmów, więc ptaszek jest jak najbardziej na miejscu. Ptaszek jest na miejscu, natomiast oczywiście kiedy szuka się różnego rodzaju badań i informacji na temat tego, jak dzisiaj wygląda proces podejmowania decyzji, to ten kłopot z ilością dotyczy coraz większej ilości obszarów. I tutaj są też mechanizmy, czy też narzędzia, które pomagają nam lepiej sobie radzić z takimi decyzjami. Na przykład kupuj to, czy wybieraj to, co już sprawdzone. To znaczy, jeżeli do tej pory czegoś używamy i to się sprawdza, no to jest najlepsza decyzja i być może po prostu nie ma sensu szukać na nowo. Chyba najgorzej mają ci, którzy za każdym razem przez te setki par dżinsów chcą przechodzić, ale znowu trochę nawiążę do tego, co mówiliśmy wcześniej, bardzo ważne, nie zawsze możliwe, ale bardzo ważna jest świadomość kryteriów tego, co tak naprawdę kieruje nas do, czy zachęca nas do posiadania, czy kupowania, czy wybierania określonych rzeczy, czy podejmowania określonych decyzji. No dobra, to ponieważ myślę, że o podejmowaniu decyzji moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo, ja pewnie w ogóle będę chciał z wami jeszcze pewnie sobie na ten temat porozmawiać. Mówicie, że na stronie www.iyyy5razy, czyli 5razy.y.pl możecie kupić tę
tę książkę, tam musicie zapłacić hajsy. Jeżeli ktoś uważa, że jednak że jest to do niczego niepotrzebne, może podjąć decyzję, a chuj tam, i generalnie już do końca życia podejmować decyzję w stylu ptaszek staszek, co też jest dobrym sposobem podejmowania decyzji, ale jednocześnie, jeżeli ktoś chciałby, no właśnie, po pierwsze poznać modele decyzyjne, po drugie nauczyć się unikać błędów i po trzecie, no właśnie, jakie inne korzyści płyną z czytania tej książki? Myśmy napisali takie zdanie sobie we wstępie i potem nam się na tyle spodobało, że powtórzyliśmy na okładce, że właśnie to jest ten dźwięk, który się wydobywa z ust kogoś, kto podejmuje decyzję, i że celem tej książki jest sprawić, żeby z tych 5 były tylko 3. To znaczy, żeby ten proces jednak w głowie naszych odbiorców uprościć. No i teraz, jeżeli ktoś naprawdę wczyta się w te części dotyczące pułapek, jednocześnie każda z tych części jest napisana, jak tych pułapek unikać, a potem przeczyta sobie wszystkie rozdziały dotyczące narzędzi, to ja mam takie wrażenie, że będzie miał możliwość unikania błędów, ale jednocześnie dobierać sobie metody do tych problemów decyzyjnych, przed którymi stoi. Na przykład będzie wiedział, że jak teraz decyduje, czy rzucić robotę, czy nie, to ja sobie mogę sięgnąć po takie metody, które zostały opisane. Opisane są tak, że mogę to zrobić sam, bez już jakby sięgania po jakieś konsultacje zewnętrzne, i no i czy to po prostu pozwoli podejmować lepsze decyzje, z których ktoś będzie miał szansę być bardziej zadowolony. Albo na przykład, kiedy jesteśmy menadżerem i podejmujemy decyzję o tym, czy kogoś zatrudnić w czasie procesu rekrutacyjnego, to też są wprost opisane metody, jak zrobić to, czy jak nabrać tej pewności większej, tak żebyśmy uniknęli tego błędu decyzyjnego. Bo jedna rzecz to jest skrócenie ilości a druga rzecz to jest po prostu większa satysfakcja z podejmowanych przez siebie decyzji. Okej. To ja jeszcze podam, jakby, albo chciałbym was zadać pytanie, bo my cały czas mówimy o podjęciu decyzji, a ja bym chciał spojrzeć na odwrotną decyzję, która jest również decyzją, a mianowicie zrezygnowania z decyzji. Tak? Znaczy ten jakby mechanizm niestety oparty o potrzebę i regułę konsekwencji, że nie wiem, już stanąłem dokładnie w tej kasie, i ta kasa nam ewidentnie nie idzie, bo okazuje się, że pani kasjerka jest inna niż ja, czyli na przykład lubi ludzi i ich zagaduje i patrzy na to, co mają w koszyku, mówi: wow, ale fajne tutaj pampersy, ma pan dziecko? Nie, ale spodziewam się, fantastycznie, a z kim? I generalnie ewidentnie jest tam taka sytuacja, w której jest więcej dialogu niż kasowania, i powinniśmy podjąć decyzję: jebać, to idę do jednej kasy. A jednocześnie, jak już podjąłem decyzję, że stoję, to stoję, tak? No bo już mi żal tych 3 osób, które przeszły, i generalnie mimo tego, że wiem, że już przede mną tylko 2 osoby, ale to będzie znacznie, znacznie dłużej, nie pójdę do innej. Co wtedy? Czy w tej książce znajdziemy też jakby odpowiedź, jak analizować już podjęte decyzje i jak nie bać się ewentualnie zmienić decyzję? Ja trochę będę się trzymał tego wątku, o którym ty powiedziałeś. Jeżeli podjęliśmy decyzję, że idziemy do jakiejś kasy, to podjęliśmy decyzję, koniec, kropka. Natomiast jeżeli widzimy, że nasza kolejka jest najwolniejsza i pani, która kasuje, ma taki standard obsługi, który nam zupełnie nie odpowiada, to to jest nowa decyzja. Okay. To są dwie zupełnie, zupełnie nowe decyzje, bo mamy nowe informacje, nowy też dylemat decyzyjny, i absolutnie jakby tak trzeba do tego podchodzić, bo jak się popatrzy na to, ta reguła zaangażowania i konsekwencji, o której powiedziałeś, no to to jest jedna z reguł, która absolutnie prowadzi nas do ogromnej ilości błędów. Znaczy tutaj możemy bardzo błądzić przez to, że nie podejmujemy decyzji, bo się po prostu często boimy wycofać, boimy się czegoś uniknąć. Mówiąc, przekładając to na temat zawodowy, jesteśmy niezadowoleni z pracy, nic nam się nie podoba, za mało zarabiamy, no ale no mamy tą robotę, to będziemy się tego trzymali. A czasami trzeba zdobyć informacje, poczytać, jak to wygląda na rynku, porozmawiać z ludźmi i odważyć się i spróbować. Tak? Ale to fajny jest ten przykład kolejkowy, bo Marcin fajnie powiedział, że to są dwie decyzje, bo jedna to jest decyzja o wejściu, druga o wyjściu. O wejściu to jest staję w kolejce, a o wyjściu ruszam stąd. I nawet teraz sobie pomyślałem, że to jest fajne z punktu widzenia takiego wzmacniania siebie, bo wtedy ja podejmując tą drugą decyzję, to nie jest tak, że ja się wycofałem z decyzji, tylko podjąłem nową, że to jest fajne, nie? To wiesz, jakby to jest wzmacniające. A z drugiej strony, moim zdaniem, od czasu do czasu można wprowadzać pewne uproszczenia, czyli mam taką generalną zasadę, że jak staję do kasy, to już się nie rozglądam. Wiesz, to też jest jakaś metoda pod tytułem, to nie jest tak, że ja za każdym razem podejmuję decyzję, analizując wszystkie kasy, rozglądając się, tylko staję przy danej kasie jakby i co by się nie działo, staję przy niej, już nie. Zostaje to analizować, bo to też jest jakaś metoda trzymania się pewnych takich systemowych rozwiązań. W książce to opisujemy na takim fajnym przykładzie, że są ludzie, którzy wsiadają do auta
i za każdym razem podejmują decyzję, czy zapiąć pasy dzisiaj, czy nie. W sensie, czy mi dzisiaj pogniotą koszulę, czy nie. Ale są też tacy, którzy mają generalnie podjętą decyzję, zawsze zapinam pasy. Tak, i teraz zobacz, że to absolutnie zwalnia z konieczności podejmowania decyzji. Albo na przykład jeżdżę przepisowo, dodaję 8 kilometrów, więcej nie przekraczam. Ja się nie zastanawiam w każdej konkretnej sytuacji drogowej, czy teraz depnąć, czy nie depnąć, tylko mam zasadę, jeżdżę przepisowo, więc jestem zwolniony, czyszczę sobie głowę na takie decyzje i zostawiam sobie siły na poważniejsze. W ogóle okazuje się, że posiadanie pewnych wartości czy zasad w życiu bardzo ułatwia nam podejmowanie decyzji, ponieważ wiele decyzji jest podjętych automatycznie przez to, że mam określone wartości. Przykład, jestem wegetarianinem, no nie zastanawiam się, czy jeść z grilla białą kiełbasę, czy nie wiem, tam jakąś wiejską, tak? Tylko jem ziemniaki, no i koniec. To jest piękne, proszę. Wegetarianom dostałem ziemniaki. No nie, bo wczoraj Wojtka, wczoraj Wojtka jakaś dziewczyna zapytała, czy w tym grillu, o którym napisał, są dania wegetariańskie. I powiedział, że są ziemniaki, są placki ziemniaczane. Nie ziemniaki, są przepyszne placki ziemniaczane. Nie zastanawiasz się nad kiełbasą. No tak, masz placki. Choć oczywiście każdy, kto jest fanem kiełby, powinien odwiedzić zajazd pod Sosnami, w Strzegowie. Ja powiedziałem, że to jest twoja prywatna heurystyka, ale pamiętam taki przypadek wybierania się na wybrzeże z innym trenerem i dokładnie do tego samego zajazdu zostałem zawieziony. Nie? Więc to jest jakby już zbiorowa metoda podejmowania decyzji. Jedziesz siódemką i zatrzymujesz się w tym zajeździe i jesz kiełbasę. Ja wtedy jeszcze jadłem mięso, więc też zjadłem kiełbasę i byłem nią zachwycony. Więc jakby potwierdzam zdanie, co oznacza, że już wiele osób ma pewną taką, wiesz, uproszczony sposób wnioskowania, którędy jeździć nad wodę. To w ogóle jestem. No dobrze, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Dla tych, którzy dołączyli z nami w trakcie, przypomnę, panowie mają, przynajmniej jeden z panów ma coś wspólnego z zespołem Kombi, ale postanowił podjąć decyzję i przenieść to na parę, czyli na dwójkę, bo jak wiadomo, twój normalny dzień zawsze black and white. Zwróćcie uwagę, jak panowie się ubrali, po prostu, bo ubrali kombi, nie pozwoliłby sobie na to, żeby jednakże nie zanucić swojej ulubionej piosenki. Naprawdę, Skawiński, dziękuję ci za to bardzo. Marcinie, dobra. Dziękuję serdecznie za zaproszenie do programu. Naprawdę to była ogromna przyjemność. Pamiętajcie wszyscy Tak, 5 razy .pl. Wszystkie informacje na temat książki. Gorąco zachęcamy do zakupu. Jest wersja e-bookowa, jest wersja drukowana. Już w poniedziałek będziemy mieli książki u siebie, więc wtedy będziemy je rozsyłali. Okej, okay, czyli dzisiaj, jeżeli ją zamówimy, to w poniedziałek będzie wysłana, czyli jeżeli ktoś w planach swoich urlopowych ma pomysł na tym, żeby siedzieć na leżaku i delektować się fajną książką, to może już pomyśleć o waszej. Tak jest, tak jest. Cudownie. To ja życzę wszystkim, którzy przeczytają te książki, dobrych decyzji. Ci, którzy tej książki jeszcze nie mają, podjęcia dobrej decyzji i wejście na stronę 5razy.pl i podjęcie decyzji o zakupie książki, a ci, którzy myślą, że są tak dobrzy w podejmowaniu decyzji, że nie potrzebują tej książki, pamiętajcie, jest na to jakby procesowy dowód, nazywa się Ptaszek Staszek. Znaczy on ewidentnie dowodzi, że wszystkie metody podejmowania decyzji można sprowadzić do tej jednej skutecznej. Za dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję. Przypominam, że jutro mamy pozytywne piątki, a to oznacza, że o godzinie 10 spotykamy się po to, abyśmy dali sobie dużo pozytywnej motywacji, abyśmy podsumowali to, co nam się udało w tym tygodniu, abyśmy przybili piątkę, bo w końcu piątek, piąteczek, piąteczka, czyli warto przybijać pozytywne piątki, a skoro mowa w tej audycji o książkach, przypominam, że partnerem jutrzejszego programu jest MT Biznes, gdzie na hasło piątek możecie kupić dowolną książkę tego wydawnictwa z rabatem 30%, czyli wchodzicie na stronę www.mtbiznes.pl i z rabatem 30% kupujecie dowolne książki. Tam nie ma jednak książki .pl, bo ona jest wydana przez wydawnictwo Myśl, które przygotowało
tą książkę w wersji, jak już panowie powiedzieli, takiej tradycyjnej, czyli drukowanej, jak również w wersji e-booka, więc już w poniedziałek możecie otrzymać tę książkę, a jeżeli szybko się ogarniecie z zakupami, to możecie mieć tych książek więcej, bo później może zabraknąć, więc warto się cieszyć, bo wasza kolejka może być po prostu najdłuższa. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Pozdrawiam. Rozłączysz? Nie, jeszcze chyba Hera wróci, nie? Do nas, czy nie?